decydujących rozstrzygnięć. Dzisiaj przed nami spotkanie Widzew Krakowia, czyli z jednej strony Łukasz Turzyniecki, a z drugiej strony Mateusz Supryn. Dzień dobry, witajcie. Dobry wieczór, dzień dobry. No to od razu takie pytanie, ale uprzedzam, to jeszcze nie jest pytanie punktowane. Jest jedna rzecz, która nas trzech łączy. Macie pojęcie, o co chodzi? Ja mam. Dawaj. Ja mam i ostateczna odpowiedź to Lubelszczyzna. Dobrze, brawo, Lubelszczyzna. Turzyk z Krasnego Stawu, nie? Tak jest, zgadza się. Z Lubartowa, a Mati, ty z Lublina jesteś? Tak, tak, z Lublina. No właśnie, tak patrząc na przebieg kariery klubowej, to tak mi coś przyszło do głowy. A zresztą was łączy też Wisła Puławy, prawda? Graliście jeden i drugi. Tak, zgadza się. Graliśmy się, ale tak. Ależ niesamowita sytuacja! No dobra, czas na poważną karierę. Właśnie się zbliża, mam nadzieję, że Ekstra Quiz otworzy drzwi na piłkarskie salony, moi drodzy. Słuchajcie, delikatne korekty są, jeśli chodzi o regulamin, natomiast kategorie pozostają bez zmian, czyli mamy ich 10. Historia Ekstraklasy, bieżący sezon, królowie strzelców, trenerzy, obcokrajowcy, oni tam grali, czyli taka kategoria dotycząca transferów. Polskie kluby w Europie, kto to powiedział, czyli cytaty, pseudonimy i stadiony. Jest jedna nowinka, ta nowinka to jest takie pytanie od eksperta. Zadam je w połowie, czyli po trzech rundach pytań. Tymi ekspertami dzisiaj są w waszym przypadku Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Jest szansa, aby to wykorzystać? Mam wersję, w której i Jacek Laskowski zadaje pytanie do jednego z was i do drugiego, i w której Darek Szpakowski zadaje pytanie i do jednego, i do drugiego. Natomiast to będzie tak, że to wy sobie będziecie, na przykład Mati wskaże eksperta, który ma zadać pytanie Turzykowi, a Turzyk wskaże eksperta, który ma zadać pytanie Matiemu. Ponieważ nasz quiz się rozwija, ponieważ co runda powinny dochodzić jakieś utrudnienia, no to dzisiaj będziemy zwracali troszkę baczniejszą uwagę na czas. Umówmy się, że na odpowiedź będziecie mieli około 10 sekund. I jedna podpowiedź na cały quiz ode mnie. Gdybyście potrzebowali takiego koła ratunkowego, to mówcie. Raz na cały quiz będę w stanie wam taką podpowiedź, takie koło ratunkowe rzucić. Oczywiście, gdyby się okazało, że po tych 6, a właściwie 7 razem z pytaniem eksperta rundach pytań mamy tyle samo punktów po jednej i po drugiej stronie barykady, no to mam jeszcze takie pytanie dogrywkowe, które jest pytaniem szacunkowym, czyli trzeba będzie określić jakąś liczbę, kto będzie bliżej, ten wygrywa. Wszystko jasne? Tak, jasne. No to dobra. Dalej jedziemy z tym. Ponieważ jest to mecz, tak wynika z drabinki, Widzew Krakowia, to w takim razie Turzyk wybiera pierwszą kategorię i przypominam, że potem Mati z tej samej kategorii będzie musiał odpowiedzieć na pytanie numer 2. Turzyk, co chcesz? Powiedz. Się trzymam. Cytaty. Dobrze szło, to lecimy. O, dobrze szło. Turzyk w poprzedniej rundzie nie dał żadnych szans nikiemu Astizowi. Proszę bardzo, cytaty, czyli kategoria kto to powiedział. A czy B? A. Proszę bardzo. No dobrze. W barwach jakiego klubu Marcin Wasilewski co mecz miał kompletne, konkretne problemy ze spodenkami i o tym głośno mówił? Lech Poznań, oczywiście. Dobra, mamy to oczywiście. Dla ciebie to była prosta sprawa. W ogóle się nie zastanawiałeś. Brawo ty. Kompletnie, konkretnie. Mati, w takim razie też z cytatów cię odpytuję. Jasna sprawa. Proszę bardzo, pytanie dla ciebie. Ale też myślę, że proste, taka rozpęd taki fajny, żeby się rozbujać w naszym quizie. Słuchaj, który trener zalecał Polakom wyjście z drewnianych chatek? Wyjście z drewnianych chatek? No, zalecał polskim piłkarzom, Polakom generalnie. Mierzymy czas. Dla mnie to trochę ciężkie. Ja tak myślę, że będę zgadywał. W razie czego pamiętaj, przypominam, że masz koło ratunkowe, choć też przypominam, że to dopiero pierwsza runda, no wiesz. No wiem, ale to, żeby nie stracić punktów, no chyba wykorzystam to koło ratunkowe. Dobra, to ja ci powiem, że to był selekcjoner reprezentacji Polski, ale oczywiście nie pochodził z Polski. No to będzie Leoben Hacker. Dobra, mamy to. Czyli mamy po pierwszej rundzie remis 1-1, przy czym Mati już swoje koło wykorzystał, ale nie utonął. Dobra nasza. Mati, wybierasz kategorię. Proszę bardzo, teraz ty. No ja ostatnio zacząłem od królów strzelców. Troszeczkę wybieram. I pytanie pierwsze. Pytanie pierwsze, kategoria królowie strzelców. Tak? Tak. Dawaj. Powrót króla. Proszę bardzo. Ile goli wystarczyło Robertowi Lewandowskiemu,
do zdobycia korony króla strzelców w sezonie 2009-2010, ale możesz się pomylić o dwa. Robert był w Ekstraklasie raz królem strzelców właśnie w sezonie 2009-10 w barwach Lecha Poznań. No, ile strzelił wtedy bramek? Masz zapas dwóch. Strzelasz 19? Tak, tak jest. Dobra, 19, zdobył 18, czyli jak najbardziej się mieścisz w tym limicie. Gratuluję. Świetnie, no. I przypominam, że wprawdzie pozycja może nie ta, ale czekam na 18 bramek, kiedy Mateusz Super strzeli w Ekstraklasie. Długo będę musiał czekać? No, mam nadzieję, że nie. Ekstraklasa wraca niedługo. Może nie 18, ale postaram się jak najwięcej. Ułatwienie nie musi być w jednym sezonie. Jak rozłożysz to na dwa, też będę usatysfakcjonowany. Jedziemy. Duży kolej na ciebie. Królowie strzelców. Skupiony? Bardzo. Dobra, jedziemy. Nie był wprawdzie królem strzelców, ale był królem asyst. W sezonie 2017-18 ten lewonożny piłkarz zanotował aż 16 asyst. O kim mowa? Rafał Kurzawa. No, z łatwością. Brawo ty. Nie no, ty jesteś wzorowo przygotowany, człowieku. 2-2, panowie, po dwóch rundach i Tużyk wybiera po raz kolejny kategorię. Proszę bardzo. Pseudonim, ja to lubię, no. Bardzo dziękuję, to ukłon w moim kierunku. A czy B? A. Niech będzie. Dasz radę, jak sądzę, ale dobra. Dotyczy zagranicznego piłkarza. Którego pomocnika nazywano cesarzem Estonii? W Ekstraklasie. Konstantin Wasiliew. Dobrze. Tak jest, bez żadnych kłopotów. Mati, skup się. Mam dla ciebie pytanko, oczywiście kategoria pseudonimy. A Mati, czy ty w ogóle masz ksywę w Krakowie Mati, czy mówią na ciebie jakoś inaczej? Różnie. Ale Mati też pewnie mówią, bo to taka pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy. Słuchaj, moim zdaniem szansa na to, że odpowiesz dobrze, jest duża, patrząc na rocznik, w jakim przyszedłeś na świat. Słuchaj, bramkarz, którego nazywano tak jak sarenkę z bajki Disneya. Czy może bardziej jelonka z bajki Disneya? Bambi, Łukasz Fabiański. Dobra, brawo ty. Świetnie, no. I od razu powiem, że ja musiałem zweryfikować to, zapytać swojej córki, żeby mi podpowiedziała, co to jest za sarenka, czy co to jest za jelonek. A jak powiedziała Bambi, no to już wiedziałem, że chodzi o Łukasza Fabiańskiego. Dobra, na półmetko mamy 3-3, moi panowie. Brawo wy. Kłopotów na razie większych nie było, chociaż przypominam, że Mati ma jedno koło wykorzystane, ale teraz czas na pytanie od ekspertów. Przypominam, Dariusz Szpakowski, Jacek Laskowski i chyba teraz Mati, tak? Mati wskazuje? To zrobimy tak, że Mati wybiera eksperta, który ma zadać pytanie Tużykowi. No to ja wybiorę... Wybiorę pana Jacka. Pana Jacka Laskowskiego, tak? Łukasz, wylosowałeś moje pytanie, a moje pytanie będzie derbowe. Tak się złożyło, że w momencie przerwania rozgrywek dwa łódzkie kluby w hierarchii ligowej dzieliło 18 zespołów pierwszej ligi. ŁKS był na ostatnim miejscu w Ekstraklasie, Widzew na pierwszym miejscu, Widzew drugi. A jaki jest dystans między stadionami obu klubów? Ile kilometrów jest między stadionami Widzewa a łódzkiego klubu sportowego? I takie to jest pytanie. Jaki jest margines? Nie dał ci żadnego, co oznacza, że... że jest no, blisko między jednym a drugim obiektem, ale to sam wiesz przecież, jako człowiek, który w Łodzi teraz gra. Okej, no to wydaje mi się, że będzie to 6,5 km. No i co tu z tobą zrobić? Jest to 7 km dokładnie. Mati, pomylił się o 500 metrów. Co z nim robimy? To możemy zaliczyć jak najbardziej. Bo... Puszczamy faceta tam, nie? 5 kilometrów pomylił, to można by było nie uznać. Tak. Uznajmy, że tam 1 kilometr to jest taka rozsądna tolerancja. Wpisujemy Tużykowi plusik. Dobre jest. Dobra. Dziękuję, Mateusz. Poradził sobie, brawo on.
No dobra, to teraz Turzyk spróbuj wskazać eksperta, który zada pytanie Matiemu. Wybierasz pomiędzy Jacka Laskowskiego, a Darka Szpakowskiego oczywiście też. No to żeby było ciekawie, poproszę pana Darka Szpakowskiego. Dobra. Panie Mateuszu, ile lat Zbigniew Boniek grał w Widzewie Łódź? To uznajmy, że skoro daliśmy szansę Turzykowi pomylić się o 1 kilometr, to ty też możesz się pomylić o 1 rok. No to powiem... Jakoś nam się te łódzkie kluby przewijają w tych pytaniach od ekspertów. Ciekawe dlaczego, no. No dobra, Zbigniew Boniek, ile lat widzę w Łódź? 7 lat. Bingo! Czekaliśmy, czekaliśmy i mamy! Strzelałeś? Znaczy tak kojarzyłem, że poszedł za granicę gdzieś tak lata 83 rok chyba dokładnie. Nie, 82 po mundialu. Po mundialu, no. No i tak wiedziałem mniej więcej ile lat ma, więc... Lekki strzał, ale coś tam świtało. Wielki elektronik, ty masz komputer w głowie, chłopie. Wielka przyszłość przed tobą, no. Jeśli tak skanujesz przestrzeń i wyliczasz wszystkie dane, parametry, to będziesz wielki, zobaczysz. 21 lat dopiero, jeszcze się rozwiniesz, spokojnie. No dobra. No to teraz, czy teraz Mati wybiera kategorię? No ja wybierałem teraz jako pierwsze pytanie dla... To teraz Turzyk. Turzyk, jeszcze nam sporo zostało. Dobra. Czy masz coś upatrzone? Nie. Ja mam swoje upatrzone, ulubione stadiony. Dobra, stadiony. O tak, stadiony też chętnie wybieracie. A czy B? A. Dobra. Która firma z branży motoryzacyjnej jest sponsorem tytularnym stadionu w Kielcach? Suzuki Arena. Tak jest. Brawo ty. Bez pudła po 5 rundach, 5 punktów na koncie. Mati, gonimy. Bo mamy nieznaczną stratę, którą zaraz możemy nadrobić. Pytanie z kategorii stadiony dla ciebie. No, może się uda. Który klub mógł się pochwalić najwyższą frekwencją w zeszłym sezonie Ekstraklasy? Najwyższa frekwencja w poprzednim sezonie Ekstraklasy. No, powiem Legia Warszawa. No i dobrze powiesz, brawo. Dziękuję, dobra odpowiedź. To było ponad 17 tysięcy widzów dokładnie, czyli mamy 5-5, jak tak dalej będzie szło, to się doczekamy dogrywki. To jest bardzo żywy mecz. Powiem Ci coś o Twoim klubie, Mati, fajny stadion, kameralny, dobra pozycja w tabeli. Co się dzieje, że na te Krakowie tak niespecjalnie dużo ludzi przychodzi, masz pojęcie? To bardzo ciekawe będzie, naprawdę trzeba się bardzo skoncentrować. Niewygodne pytanie. Ale niepunktowane, spokojnie. Co się dzieje? No bo ja jestem zdziwiony, no bo oczywiście gdybyście grali o gony, walczyli o utrzymanie, można to jakoś zrozumieć, chociaż prawdziwy kibic powinien być klubem na dobre i na złe, ale walczycie o Mistrzostwo Polski, jesteście w czubie tabeli, jest solidny zespół, jest bardzo medialny trener, jest fajny obiekt, sympatyczny, walka o puchary, puchary w poprzednim sezonie, coś się dzieje, no czemu tak ciężko ich przyciągnąć? Nie wiem, myślę, że w tym przypadku liczy się jakość, a nie ilość, więc tak odpowiem. Wybrnął, moim zdaniem wybrnął, no. Prowadzisz 5,5-5 z Turzykiem. Nie, oczywiście to było pytanie niepunktowane. Będzie kapitanem kiedyś. Zobacz, tak jest. Mati, teraz ty wybierasz kategorię. No to może tak trochę z Polski uciekniemy i weźmiemy obcokrajowców. Dobra, A czy B? A. Niech będzie. Gdzie grali Japończycy? Takafumi Akahoshi i Takuya Murayama. Pogoń Szczecin. Fenomenalnie. Tak jest, bez pudła, to było proste. Dla takiego tuza jak ty. No to teraz, Turzyk, uwaga. Myślę, że z tym też sobie poradzisz. A dlaczego tak myślę? Zaraz się okaże. Który piłkarz jest rekordzistą Ekstraklasy pod względem liczby występów, jeśli chodzi o obcokrajowców, oczywiście. Pod względem występów. Nie bramek, tylko występów. Rekordzista Ekstraklasy. Piłkarz obcokrajowiec. Myślę, że mogę być blisko tego nazwiska, ale chyba, żeby się upewnić, poproszę cię o małą podpowiedź.
Dobrze. Łączy was klub. Popatrzmy okazję! Więc jak tak, to znaczy, że byłem blisko, ale czy na tyle blisko, żeby ta odpowiedź była punktowana, to zaraz mi powiesz. Stawiam, że Miro Radowicz. Tak jest, brawo. 276 występów. Mirosław Radowicz jest liderem, jeśli chodzi o ten licznik. Trochę nabił, co? Trzeba przyznać. Prawie 300 występów, jak na obcokrajowca, to jednak niezły dorobek. I to w Polsce, nie? Dużo. Tak, zgadza się. Zawsze mówił, że chciałby do 300. Niestety mu się nie udało, ale tak czy inaczej, legenda i pomnik. A otarłeś się o Miro Radowicza? Potrenowaliście chyba trochę razem, co? Tak. Dużo czasu spędziliśmy akurat przez ten mój okres obok siebie w szatni, bo nasze szafki były tuż obok, także mieliśmy często okazję zamienić parę słów ze sobą. A jak traktował młodych? Rado był bardzo wymagający, ale wydaje mi się, że to był taki typ wymagający, który nie tylko wymagał, ale też dawał sporo od siebie i uczył tych młodych, nie tylko zachowania w szatni, ale też na boisku, więc jeżeli ktoś chciał i miał otwartą głowę, to naprawdę mógł dużo wynieść. A bałkański charakter gdzieś tam się rzucał w oczy? O, szczególnie na gierkach, jak coś nie szło, albo jego drużyna przegrywała, wtedy lepiej było się trzymać z daleka. Czyli taki typowy gość z Bałkanów, jak kocha, to jak nienawidzi, to też lepiej do niego nie podchodzić, chociaż pewnie szybko się gotuje i szybko mu przechodzi. O. To prawda. No dobra, kto wybiera ostatnią kategorię, bo przypominam, to już siódma. Chyba przemy do dogrywki ze wszystkich sił. Zobaczymy, czy tak się skończy. Wstajemy, bo zaczyna się robić tu nerwowo. Kto teraz, pamiętacie? Teraz chyba ja. Turzyk, a ty nie wybierałeś stadionów, Turzyk? Wybierałeś. Nie, ale teraz byli Mateusz. Tak, dobra. Teraz byli obcokrajowcy. Dobra, Turzyk, dawaj, teraz ty. Dobra, to powiedz, co tam jeszcze zostało. Została historia Ekstraklasy, został bieżący sezon, zostali trenerzy, oni tam grali, czyli transfery, polskie kluby w Europie i tyle. Trenerzy. Proszę bardzo, A czy B? A. Łatwe, chyba. Kto był trenerem piłkarzy Korony Kielce w czasie, kiedy nazywano ich bandą świrów? Leszek Kojrzyński. To jest. Komplet po 7 rundach. Mati, gonisz. Pytanie dla ciebie z kategorii trenerzy. Który trener szkolił Lukę Modricia? Potem mówił także, że uwielbia oglądać filmy o Federerze, Rogerze Federerze. I przyszedł do nowego klubu w Polsce ze sporą grupą współpracowników ze swojego kraju. No chyba to chodzi o trenera Legii Warszawa, byłego. Pamiętasz, jak się nazywał? Chodzi o trenera... Bo tutaj właśnie... Mam nazwisko Klafuric, ale to nie był Klafuric, tylko... Ojej. To może być już ostatnie zagranie tego meczu. No dawaj, ostatnia sekunda. Tak blisko. Jest ciepło, tyle ci powiem. Wiem, tylko jakaś pustka w głowie. Cyk. I zegar nam dojechał. To są dramatyczne okoliczności. Nie, słuchaj, z tym Klafuriciem oczywiście byłeś blisko. Dlatego byłeś blisko, bo Dejan Klafuric był w tym sztabie, nie? Czyli był wśród tych współpracowników, o których wspominaliśmy. Natomiast ten trener, którego nazwiska zapomniałeś, nazywał się Romeo Jozak. Ale z tym wiele brakowało! Ajajajajaj, ale dramaturgia! Ale nabiliśmy ten licznik w ostatniej rundzie. Mati, Szydery w szatni nie będzie, bo walczyłeś jak lew. Natomiast ostatecznie skończyło się 7-6 dla Turzyka. Chyba będzie bardzo dużo wyświetleń, także jest się z czego cieszyć. No pewnie, że tak. Panowie, szacuneczek za ten pojedynek był naprawdę... Nie zdziwiłbym się, gdyby tak wyglądał finał, no. No to był przedwczesny finał. Tak czy inaczej, trzeba się postarać, żeby puchar został na Lubelszczyźnie. Aj, miód na moje serce, no. Mati, w porządku? Doszedłeś do siebie? Jest okej? No tak, no szkoda, że jakaś taka pustka lekka, bo asystenta właśnie znałem, pierwszego trenera też, ale... Dłużej, no. No niestety.
Dobra, głowa do góry. A powiedzcie mi, czy jest jakiś, czy po tej pierwszej rundzie mieliście jakiś odzew u siebie w klubie? Było jakieś tam delikatne klepanie po plecach, że dobrze poszło? Albo jakaś delikatna szyderka się włączyła, czy nie? Czy cisza? Spokój? No, coś było na pewno, ale za mnie troszeczkę szyderka z tego Marcina Robaka tam. Oj tam. U mnie w klubie był spokój, ale miałem szyderkę od swojej własnej dziewczyny, bo zanim odpowiedziałem na dwa pierwsze pytania, które Rafał zadałeś, to tak śmiesznie się zastanawiałem pod tytułem ehem, ehem. Także teraz już się pilnowałem i tego więcej nie zrobię. Dobrze poszło. Mati, nic się nie martw. Powiem ci tylko, a tu ślinka akurat może ci lecieć delikatnie, że nasz quiz toczy się jedną z nagród, czy główną nagrodą nawet, ma być donica trenera Michała Probierza. Kiedyś Michał Probierz na konferencji prasowej tam sadził takie roślinki i mówił, że to tak jak z polską piłką, z polskimi piłkarzami, że trzeba zasadzić, a potem trzeba długo czekać, aż coś wyrośnie. Jakbyś z taką donicą wjechał przy kałuży do szatni, no to by dopiero było. No to może lepiej nawet, że nie zdobyłeś tej donicy. Akurat tu się nie udało. No może faktycznie dla mnie lepiej. Panowie, walka była na wysokim poziomie. Bardzo wam dziękuję. Półfinalistą jest Łukasz Turzyniecki, natomiast Mateusz Cypryn, szacunek za wiedzę i powodzenia na boisku. Wracajcie szybko, bo my naprawdę strasznie tęsknimy. Dzięki Mateusz, dzięki Rafał i do zobaczenia. Do zobaczenia. Hej.